Ja myślę, że wystarczy jakieś 15-20 kilometrów i opony się dotrą, nie? Nie, no jasne, oczywiście. Dziękuję pani, że mi pani tutaj wyjechała. No, zrozumiałem, no. Siema. Co tam słychać w świecie? A czy wy wiecie, jaki moment jest najlepszy, żeby wyjechać pierwszy raz na nowych oponach i świeżo zakutym łańcuchu? No oczywiście, dzień powszedni po 16, kiedy ulice są zatłoczone, a na dworze jest 5 stopni. Jest to idealny moment na takie manewry. A tu proszę pana jest przejście dla pieszych. Jakby pan chciał skorzystać, chyba że pan nie chce skorzystać, to niech pan nie korzysta. Będziemy jeździć ostrożnie i powoli i rozważnie, ale to tylko i wyłącznie dlatego dzisiaj, ponieważ świeże, nowiutkie oponki mają na sobie bardzo paskudną, śliską powierzchnię i robienie na nich manewrów agresywnych nie jest wskazane. Ja myślę, że wystarczy jakieś 15-20 kilometrów i opony się dotrą, nie? Naprawili studzienkę. O, widzicie, widzicie? Naprawili tę studzienkę z filmu po moich mailach do Zarządu Dróg Miejskich, który odpisał mi uprzejmie, że to nie jest ich studzienka, ale przekazują sprawę dalej. Także tacy byli mili. Tacy byli usłużni i uczynni. No ale jedziemy, proszę państwa, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, kurde, nic nie widzę. A, tory! Tory. Unikać torów, unikać białego. Unikać wszystkiego, co jest dangerous dla nowych opon śliskich. No ale kurczę, na razie tak jak jadę już 5 kilometrów, to nie czuję, żeby tam się coś miało dziać z tymi oponami złego. Oj. No tak mnie razi, że dosłownie widzę wielkie H. Widzę wielkie CH. Mimo, że mam blendę. Będziemy ten przepisowi prawilni. O. Młody krzyczy: mamo, motor! Mamo, motor! Ucz się i pracuj, to sobie taki kupisz. Albo nie ucz się i nie pracuj, to kupisz sobie lepszy, fajniejszy sobie kupisz, bo będzie cię stać. Ale jak będziesz tylko się uczył i pracował, to ja sobie kupisz. Ale to wszystko dla was, moi drodzy widzowie. Moi drodzy, kochani widzowie. Bo mój kanał, otóż Azalisz, który przez dobre 1,5 roku miał 3 subskrybentów, ma teraz 40 kilku subskrybentów właśnie na ten dzisiejszy dzień. Taką oto liczbę subskrybentów. Ja wiem, że to jest tam nic, tak? To jest tam pierdu, ale jeśli spojrzeć na to matematycznie, to jest ponad 10-krotnie więcej niż było. No, chciałem serdecznie podziękować każdemu z osobna i wszystkim Cuzamen do kupy za zasubskrybowanie kanału i za wszystkie komentarze, zarówno te pozytywne, jak i te w stylu: wymień sobie olej w tłumiku. Algorytm YouTube lubi każde komentarze, wszystkie rodzaje komentarzy. Także dzięki. Dzięki wielkie za to. Dear friends, a to proszę pana się tak nie jedzie po tym rondzie.
To pan, źle pan zrobił, bardzo brzydko pan zrobiłeś. O proszę, tam miły pan zwolnił nam miejsce parkingowe. To sobie na nim staniemy. Pyk, pyk. O, ciach. I zobaczymy, jak się sprawy mają ze śrubami. Śruba od napinacza jest na miejscu, od koła na miejscu. Druga od napinacza na miejscu, od koła też. Śruba od przedniego koła na miejscu. Zaciski na miejscu. I zaciski też na miejscu. Tylny zacisk też jest na miejscu. A łańcuch co? Widać zakówkę gdzieś? Czy już jej nie ma? Czy już odfrunęła? O, jest. Jest i zakówka. No, kurczę. Jest na miejscu. Nie, no kurczę, ale... No nie wiem, o co chodzi z tym... Znaczy wiem, o co chodzi z tymi oponami, bo jak w Chińczyku miałem założone nowe opony, a to były mecelery, czyli nie też jakiś tam syf, to no to długo, kurczę, ze 100 km miałem takie wizje, że się wywalę na tych oponach. Ale tutaj, kurczę, na razie tfu odpukać jest okej. No, ale a propos łańcucha, to wiem, że tak się nie robi i w ogóle, i straszny grzech, ale wymieniłem sam łańcuch. Won't you shake a poor sinner's hand? Yes. Wymieniłem sam łańcuch, bo zębatki naprawdę obejrzałem, porównałem gdzieś tam z kształtem nowych zębatek, no nie są zużyte. Przy moim stylu jazdy to te zębatki totalnie nie były zużyte. Dobra, nie będę świrował, bo tak jak mówię, opony są nowe, a tu jest taka fajna kreska biała. Byłoby głupio zaliczyć drzwi od Passata, Mercedesa i spójrzmy, od Opla Astry. Nie byłoby to miłe i ekonomicznie nieuzasadnione byłoby. Nie, no jasne, oczywiście. Dziękuję pani, że mi pani tutaj wyjechała. To miało być. To ma być za historia. Nie no, bo BMW musiała podjechać jeszcze pół metra, bo wszyscy muszą zawsze te pół metra jeszcze podjechać. Siema. Ciekawe, czy młody machał, bo motocykl, czy machał, bo kamera, bo jest przyszłym influencerem, ma parcie na szkło. Nie wiem. A my sobie tu pojedziemy. A co? A kto nam zabroni? Kto bogatemu zabroni? Nie wiem, nie znam żadnego. W sumie to mam takie pytanko do was, do tych miłych wszystkich ludzi, którzy obejrzą ten film. Czy chcielibyście, żeby nagrać, jak nagrywam tego YouTube'a, tego motovloga? Czyli jaka jest tam kamera, jak nagrywam dźwięk, jak to później tak pi razy oko obrabiam i jak to wrzucam na YouTube'a. No napiszcie jakieś komentarze, jak wam się chce. A jak wam się nie chce, to nie piszcie. A jak wam się chce, ale nie chcecie tego, to napiszcie, żebym sobie zmienił olej w tłumiku. Albo że mam opony na odwrót założone. Bo i taki miałem komentarz. Także zapraszam do komentowania.
Proszę? No ja mam ciuchy dobre. Membrany jakieś. No. Mnie ciepło. Jeden stopień? Aha. Aha, nie wiem o co mówisz. Nie wiem o czym mówisz, jaką jedynkę ci pokazuję. O co, come on. No, zrozumiałem, no. No ja bym się nie zdecydował w takich ciuchach. Ja cię walę, zgasło mu Panigale. Siamo a bordo della Ducati Panigale V4. No, Panigale mu zgasło. Jak to się stało? Dobra, ujmę to tak, jak dojedziemy do domu, to zgramy materiał z kamery i spróbujemy obczaić, co ten gość w ogóle mówił, jakąś jedynkę mu pokazuje, a może, że co, że wskaźnik tych biegów mu pokazuje cały czas jedynkę. No ale to opowiadasz takie historie spotkanemu przypadkowo typowi, że tam coś ci się dzieje z motocyklem, nie wiem. Ale gość jeździ w dresie, Adidasach, ma gołe kostki i taką zwykłą pikowankę, kurde, a la 4F. Ja pierdyle, ja bym umarł, kurna, i zahibernował się chyba w takim stroju. A ja jakieś spodnie z szelkami, jakieś historie tutaj. Dobra, jedziemy tu. O! Brawo, kurwa, brawo! W każdym razie pozdrawiam pana na pani Galę. Miło było spotkać. Zawsze to miło porozmawiać z kimś na motocyklu i nie rozumieć za chusteczkę, co on mówi. Także miód malina, cieszy się chłopak, cieszy dziewczyna. Dobra, jedziemy do domu, bo jest zimno.